w tym momencie się wysforowała, więc powoli do przodu Illuminar Gaming szuka przewag. Teraz Papa Tabaci w lesie. Tak jest i tak naprawdę beznadziejnie puszczona ściana. Choice z takim, no, pięciogłowym flashem. Jaki ścianą. Wielka głowa! Ale wiecie, W Kartusa nazywa się Wall of Pain. To prawda, Sebex bez użycia flasha, ta inicjacja fajna, tym rynek. To nie, lecz teraz odcięci w tej rotacji, bardzo niebezpiecznie. Pamiętajmy o tym, jak miękka jest Serafin, jeden z najmniejszych pułapów HP na bazówce. Więc łatwy frag tutaj dla Papa Dabaciego i rozpędza się IKG, leci Azon. Biegną do przodu, Odi dołoży jeszcze trochę swoich obrażeń, ale odbiorcą tych zabójstw będzie nie kto inny, jak sam Papa Tabaci. Powraca na EU Masters. Siboya, bo wierzę, są jedyne kampy, na które ewentualnie mógł liczyć. Patrz, idzie prosto na swoje wilki, ale kto nadciąga? Chipsy i Papa Dabaci! Blastcone nie zostanie rozbity, zasłoniły go wilki i nawet ta Serafin nie jest w stanie uratować swojego junglera. Chipsy i Papa Dabaci z dziecinną łatwością po prostu uciekną z tego lasu. To kto jest? Sion i Sebex. Oni mają już takie... Ja zginę, wezmę plate'a, kupię parę sekund. Nie, ten heal to jest dziwne, że został zagrany. Wiesz, używasz tylko heala, żeby jakkolwiek zwiększyć swoje szanse na ucieczkę. Dają się zaskakiwać i ale proszę bardzo, kreują. Dobra, w czwórkę, lecimy do przodu. Będziemy napierać na Gnara, Melonik. Wiesz, co ma dostępnego? Błysk! I ratuje się z tego dajwa. A aczkolwiek ładnie, tutaj ogrywa przeciw... Surprise, surprise! O! Biegnie, atakuje, broni, zabija. 5-0-0 Udyr, to jest gra... Absolutnie w rękach Papa Dabaciego. Zaczyna być bardzo zwariowana, bo Mako eSports zaczyna podkręcać jej tempo. Jak Illuminar Gaming poradzi sobie? Jak rygorystycznie będą podchodzić do swojej formy? Bo jeżeli Papa Dabaci zostanie teraz wyeliminowany, mogą być kłopoty, ale to Sibo jest pierwszą ofiarą. Encore niby złapie dwóch przeciwników, ale co z tego? Requiem jeszcze nie zadaje prawie żadnych obrażeń, a Smog ląduje w rękach Illuminar Gaming mimo tej jednej ofiary. To prawda, oddają tutaj Chipsego w tym całym zamieszaniu, ale Papa Dabaci i Mega Gnar. Seaboy praktycznie na kombinację dwóch umiejętności stracił połowę punktów zdrowia od Czajka. Melonik. Jednak teraz Melonik szuka flanki, Mega Gnar jest dostępny. Illuminar Gaming ma krótkie okienko, w którym może szukać inicjacji razem z tym Mega Gnarem. Gdzieś przyciśnięty do ściany Sztembos, ale Shockwave pięcioosobowy od Czajka nie pozostawi żadnych złudzeń. To IHG w tej grze będzie górą. To prawda i fala uderzeniowa, która rozszarpała Mako! IHG! IHG! I będzie to drugie zwycięstwo, mam wrażenie, bo teraz biorą kolejnego smoka, zejście na naszą! Potrafię zdziałać naprawdę cuda, jednak na ten moment. Patrz na to, Melonik ma prawie Mega Gnara, to będzie engage. To będzie engage, patrz jak zgrupowane jest Mako i Melonik! Widzieliśmy takie inicjacje wielokrotnie, to nie jest żadne zaskoczenie. Illuminar Gaming wygląda absolutnie fantastycznie, 13 tysięcy sztuk złota przewagi, a ona tylko się powiększa. Udyr nie upada, w przeciwieństwie do zawodników Mako. Nie ma Serafin, nie ma Kartusa. Za chwilę IHG może też myśleć o zakończeniu tej gry. No i tak to jest. Owszem, dobrze rozczytane przez IHG, ale też dziwny draft od Mako. Jeżeli mało by było Barona na Shora, masz jeszcze Infernal Soul'a. Tak. I koordynacja Illuminar Gaming. Dzięki temu tutaj łatwo przejmują Sajona. Ten padnie w Trymiga. Seaboy nawet nie podchodzi, nawet nie ma many na ultimate. Będzie czekał tylko na jego oczywiście zagranie pasywu. To jest ósma śmierć ze strony Kartusa. Świetne jeszcze przerzucenie od Melonika, pomaga w tym wszystkim Czajek. IHG rozwala Mako. Ależ ten boss upada praktycznie jako ostatni. Oczywiście AD Carry włoskiej drużyny nie może wrócić do swojej bazy, a IHG czuje się jak u siebie w domu. Idą po przeciwny Nexus i zakończą pierwszą połowę swojej grupy, oczywiście grupy C, wynikiem 2-1, czyli na drugim miejscu. Tak jest. Które jest premiowane awansem? Fantastyczna sprawa. 4-0-10, 8-0-9, cóż za imponujące KDA. Brawo IHG! Oto drugie zwycięstwo.